Zatopione w zwrotnikowym lesie Palenque położone jest tuż przed pierwszymi górami regionu Chiapas. Główna część stanowiska archeologicznego składa się z licznych świątyń w kształcie piramidy, otaczających ogromną platformę tzw. pałac. Wszystkie te budowle, porośnięte lasem i otulone intensywną zielenią, zdają się być jedynie uśpione. Choć Majowie zniknęli stąd przed setkami lat, ślady ich wysoko rozwiniętej cywilizacji są wciąż widoczne. Obecnie cywilizacja Majów uważana jest za najbardziej interesującą z prekolumbijskich cywilizacji obu Ameryk. W okresie klasycznym Palenque było jednym z najważniejszych miast Majów. Była to stolica potężnej dynastii rządzącej obszarem tutejszych stanów Chiapas i Tabasco. Większość istniejących do dziś zabudowań pochodzi z lat 615 do 800 naszej ery. W czasie tym miastem rządziło kolejno 5 królów. Dzisiaj Palenque uważana jest za jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Mezoameryce.